W tym zadaniu musimy wskazać liczbę większą od 5 z czterech podanych możliwości. Spójrzmy najpierw na liczby z podpunktów C oraz D. One są prostsze w przeanalizowaniu. Ta liczba z podpunktu C jest na pewno większa od liczby z podpunktu D. Liczba z podpunktu D 125 do potęgi 1 trzecia to jest to samo co pierwiastek trzeciego stopnia ze 125. A pierwiastek trzeciego stopnia ze 125 to jest 5, ponieważ 5 do potęgi trzeciej to 125. Skoro to jest liczba większa, zatem to musi być dobra odpowiedź do tego zadania. Inaczej moglibyśmy to rozpisać tak, 125 do 2 trzecich. To się równa 125 do 1 trzeciej i wszystko do potęgi drugiej. Iloczyn wykładników dałby nam ten wykładnik, który mieliśmy oryginalnie, a 125 do 1 trzeciej wiemy, że to jest 5, czyli tu mamy 5 kwadrat, czyli 25. Zatem to jest poprawna odpowiedź w tym zadaniu. Gdybyśmy chcieli jeszcze przekształcić te dwa ułamki, no to oczywiście 1/25 do potęgi minus 1/2, to się równa. Moglibyśmy zrobić tak: minusowy wykładnik odwraca nam podstawę potęgi, czyli zamiast 1/25 moglibyśmy zapisać 25 i teraz już w wykładniku dodatnim, czyli do 1 25 do 1 to inaczej pierwiastek z 25, czyli równo 5. No a w tym przypadku otrzymalibyśmy taki sam napis tylko pierwiastek piątego stopnia z 25, no to jakaś liczba z przedziału od 1 do 5, no mniejsza na pewno niż 5, pierwiastek piątego stopnia jest mniejszy od pierwiastka drugiego stopnia z 25. Tak czy inaczej poprawna odpowiedź w tym zadaniu to odpowiedź C.